książkę starałam się napisać o ludziach, o których jeszcze nikt nie napisał i już chyba nie napisze. Bo najczęściej, jak się czyta literaturę, to zawsze się pisze o dowódcach, o oficerach, a ja napisałam o tych szarych, szeregowych, którzy też przelewali krew i walczyli, a o nich nikt nie wspomina, więc masę już odeszło kolegów i koleżanek, ale to dedykuję tę książkę młodym pokoleniom, takim jak panowie. Zostałam przyjęta jako taki sobie kurier, taka łączniczka. Specjalnych prac nie dostawałam, bo byłam bardzo młoda, ale zawsze stałam na czujce, jeżeli gdzieś odbywały się zebrania, czy na przykład przy drukarni obserwowałam, czy ktoś się tam nie zbliża, czy coś się nie dzieje, prawda, złego. No, później te lata leciały. W 40 roku porucznik Kiałka zaczął organizować grupę dziewcząt do przerzutu ręcznego broni, amunicji, no i tajnych dokumentów, czy on był kierownikiem legalizacji, więc fałszywe dokumenty i myśmy to przenosiły. Sowieci to byli tak przeszkoleni i tak byli sprytni, że postanowili robić aresztowania dzielnicami. Zawsze z każdego domu kogoś aresztowali, a nie każdy mógł wytrzymać śledztwa. Bo proszę Państwa, ja nawet nie potępiam tych, którzy w śledztwie coś tam wydali czy coś powiedzieli, bo to trzeba było widzieć na własne oczy i przeżyć, jakie były śledztwa. Ja mam pierwszą grupę inwalidztwa wojennego właśnie po śledztwach. Zostałam przewieziona do więzienia, jednego z największych więzień w Wilnie, do Naukiszki, a stamtąd w marcu, drugi to był już transport, wywieźli nas bez wyroków, bez sądu, wywieźli nas do łagru sowieckiego. Uważam, że to nie było dla nas tak straszne, jak straszne później tutaj po wojnie, co prawda UB wyprawiało. Żeby swój brat brata tak bił, tak, bo te same metody mieli. Mówią, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Nasza droga przyprowadziła nas tutaj, żołnierzy AK, na ziemię szczecińską. No, na początku też bardzo przeżywaliśmy, bardzo tęskniliśmy za naszą ziemią wileńską. Rozrzuceni zostaliśmy po całym świecie, nie tylko po całej Polsce, ale większość Wilnian, bo 40% mieszkańców Szczecina to są Wilnianie, przyjechało tu na ziemię szczecińskie. Ja wierzę, że ja bardzo uważam i bronię młodzież. Jak ktoś mi powie, że młodzież dzisiejsza nie interesuje się, to jest nieprawda. Młodzież jest wspaniała, interesuje się historią. I nie daj Boże, lepiej, żeby tego nie było, ale gdyby było, to uważam, że tak samo poszlibyście wszyscy jak my. Tytuł. Dlaczego? Jest taka piosenka partyzancka. Już dopala się ogień biwaku, ale moi koledzy nie chcą się zgodzić, że to już dopalił się ten ogień biwaku. Mówi, już dopala się ogień biwaku, bo jeszcze chcemy 2 lata przyciągnąć, żeby ten 30. zjazd zorganizować. My też możemy odbudowywać etos żołnierzy AK, chociażby swoją obecnością w Muzeum Historii Szczecina. W piątek o godzinie 18:00 to oddział Muzeum Narodowego Ratusz Staromiejski. Zapraszamy serdecznie, godzina 18:00, promocja książki pani Danuty Szykrznian-Osowskiej.